Moi drodzy, tak właśnie zaczęła się historia Hannibala Lectera z Milczenia Owiec. Jesteśmy u źródeł. Moi drodzy, to oczywiście historia sztuki na wesoło, choć ta maska jest naprawdę bardzo inspirująca. To jest, słuchajcie, najstarsza dotąd znana maska. Nie wiemy, czy pogrzebowa tak do końca, za chwilkę Wam o niej opowiem, ale jest naprawdę niezwykła. Ma jakieś, ojej no, 9 tysięcy lat, to całkiem, całkiem nowa. Słuchajcie, to są fantastyczne maski, które znaleziono na pustyni judzkiej. Znaleziono je w 1983 roku. Do dzisiaj tak naprawdę mamy ich jakieś 15, choć badacze liczą na to, że jeszcze jakieś się znajdą, no bo to jednak pustynia i wiecie, co jakiś czas ktoś tam coś przyniesie, coś znalazł za płotem na swoim polu. I tak też wyglądało poszukiwanie tych masek niesamowitych. Większość po prostu zostały przyniesione do kogoś, do jakiegoś archeologa, badacza, do jakiegoś instytutu, bo były znalezione, krótko mówiąc, u chłopa na polu albo na pustyni. Udało się też znaleźć kilka w jaskini. Jaskinia Nahal Hemar, gdzie właśnie w 1983 roku znaleziono nie tylko maski, ale całe niesamowite wyposażenie, takie powiedzmy grobowe, jakieś koraliki, biżuterię, tkaniny, które prawdopodobnie ubierano tych zmarłych. I tutaj badacze wysnuwają taką tezę, że pewnie to jednak były maski pogrzebowe, a na pewno brały udział w jakichś rytuałach przejścia z tego świata w zaświaty. Co jest bardzo ciekawe, to Derby Hirschman, która jest kuratorką działu prehistorii w Muzeum Izraela. Czytałam z nią wywiad, ona w ogóle jest taką pasjonatką tych masek i tej prehistorii. I ona mówi, że te maski są takie indywidualne, po prostu każda z nich ma taki indywidualny wygląd. Czekajcie, a właśnie. Każda z nich ma taki indywidualny wygląd. No i faktycznie, jak się im przyjrzycie, to zobaczcie, że każda ma jakieś swoje rysy. Jedna, no ta po lewo wygląda na taką już zmęczoną, trochę spracowaną. No jednak ma ten dobry humor. Druga taka może bardziej młoda. Trzecia to w ogóle wygląda tak, nie wiem jak Wam, ale mnie wygląda całkiem kobieco. Słuchajcie, te maski prawdopodobnie były takim komunikatorem między światami. I w momencie, kiedy 7 tysięcy lat przed naszą erą koczownicy i lud, który do tej pory chodził i tak naprawdę zbierał żywność, gdzieś tam polował, postanowił osiedlić się na terenie pustyni judzkiej, tam gdzie dzisiaj jest Jerozolima, a także na obrzeżach tej pustyni, rozpoczął taki stacjonarny tryb życia. I bardzo możliwe, że w czasach, kiedy nie było pisma, ten kontakt z przodkami zapewniał pewne prawo do posiadania ziemi. To były maski, które być może miały mówić o tym, że to my jesteśmy stąd, ta ziemia jest z dziada, pradziada. Być może faktycznie były to maski, które nakładano zmarłym, a następnie używano ich w różnych rytuałach. Bo bardzo ciekawe jest to, że wykonano odlewy tych masek, nie samych masek, ale wnętrza masek, w związku z czym mamy twarze 3D. No i faktycznie okazało się, że każda ma bardzo indywidualne rysy twarzy, więc byłyby to pierwsze portrety, jakie dzisiaj znamy. A to po prostu hit wśród masek, chyba najbardziej znana maska pośmiertna na świecie, słynna maska Agamemnona, którą odkrył Henryk Schliemann w 1876 roku na terenach Cytadeli w Mykenach. Słuchajcie, z tą maską Agamemnona związana jest taka niesamowita historia, dlatego że Schliemann poszukiwał, no był poszukiwaczem starożytności, poszukiwaczem przede wszystkim Iliady Homera i dowodów na to, że ta Iliada ma swoje odzwierciedlenie w historii. I podążając za opisami Pausaniasza, dotarł aż do Myken w 1874 roku i tam rozpoczął swoje wykopaliska. Na szczęście wysłało go tam archeologiczne towarzystwo z Aten i na szczęście był tam również taki obserwator ze strony greckiej, Stamatakis, Panajotis Stamatakis, bardzo zasłużony archeolog.
I dzięki niemu być może Schliemann trzymał się na tych wykopaliskach pewnych zasad, bo jak wiecie, może pamiętacie z wykładu o Minojczykach, zarówno Evans, jak i Schliemann byli absolutnymi szaleńcami, jeśli chodzi o archeologię, mieli całe mnóstwo pomysłów, wizji, które niestety czasem skrupulatnie realizowali, nie zważając do końca na wykopaliska archeologiczne. Maska Agamemnona została znaleziona w grobowcu. Schliemann odkrył w ogóle taki krąg, nazywamy to kręgiem A, i tam odkrył grobowce szybowe i pochówki. Całe rodziny. Znaleziono tam 5 masek, ale oprócz masek całe mnóstwo różnych kosztowności. Zobaczcie, ta maska ma takie charakterystyczne dziurki w uszach, ponieważ prawdopodobnie tam były jakieś sznureczki, które służyły do zamocowania maski na twarzy zmarłego. Kiedy Schliemann dokonał tego wielkiego odkrycia, zresztą odjęło mu mowę, bo znalazł nie tylko maski, ale za chwilę wam pokażę, jak niezwykłe kosztowności znajdowały się w tych grobach, napisał list do króla greckiego, króla Jerzego, w którym napisał: spojrzałem w twarz Agamemnona. I słuchajcie, niezależnie od tego, czy to była maska Agamemnona, czy nie, nic lepiej nie zrobiło reklamy Mykenom niż Schliemann. Zresztą w ogóle uważam, ci XIX-wieczni archeologowie mieli naprawdę wybitny dar marketingowy. Tak po prawdzie, większość z nich była amatorami i w swoim prawdziwym życiu byli po prostu świetnymi biznesmenami, którzy starali się podążać za marzeniami i realizować swoje pasje. Zobaczcie, co odkryto w tych grobowcach. Słuchajcie, to były grobowce, które na pewno należały do elity. Ta kultura mykeńska, o której wiemy przede wszystkim ze znalezisk właśnie w Mykenach, odkryto także inne cytadele, na przykład w Trypolisie, ale te największe bogactwa znaleziono właśnie tam. I to są przedmioty, które mówią trochę o charakterze tej kultury. Na pewno była to bardzo bogata kultura, która wytwarzała przepiękne rzeczy, handlowała nimi. Achajowie podbili cały basen Morza Śródziemnego. Wśród tych kosztowności znaleziono kolczyki, znaleziono bransoletki, naszyjniki, wszelkiego rodzaju figurki, takie właśnie płytki, które dzisiaj nazwalibyśmy po prostu kolią do ozdabiania piersi. Znaleziono też takie cymesiki, słuchajcie, całe mnóstwo broni, bo jednak Achajowie to była bardzo wojownicza kultura, zresztą mieszkali w cytadelach, byli mocno ufortyfikowani. No i teraz historycy zadają pytanie, czy oni się ufortyfikowali w obawie przed kimś, czy po prostu byli zawsze z pozycji atakującego. No te zbiory broni znalezione są niesamowite, ale ja chciałam wam zwrócić uwagę na ten sztylet, który widzicie na górze. Słuchajcie, to jest dzieło sztuki. To jest sztylet ozdobiony złotem, srebrem i to jest taki krajobraz nilotyczny. Ci, którzy byli ze mną na wyprawie do Pompejów w naszym live'ie Kebab z koszatki, może pamiętają, co to jest krajobraz nilotyczny. To jest, słuchajcie, po prostu krajobraz z nad Nilu. I zobaczcie, tutaj sobie, oj, przepraszam was najmocniej. Tutaj sobie właśnie fruwają ptaszki, poluje jakiś, nie wiem, ocelot, jakieś dzikie kocisko na te ptaki, rośnie sobie papirus, a poniżej piękna złota szkatułka z przedstawieniem polowania. Jakieś 30 lat temu wybuchł ogromny spór w archeologii, ponieważ pewni badacze amerykańscy, filologowie klasyczni, podważyli prawdziwość teorii Schliemanna o tym, że jest to maska Agamemnona. W związku z czym wybuchła wielka afera, ponieważ jeden z nich, Calder, uważał, że Schliemann tak naprawdę dużo zmyślił w swoich historiach, w swoich wykopaliskach. Jest takim Schliemannosceptykiem i faktycznie studiując jego listy, jakieś zapiski, pamiętniki, doszedł do wniosku, że część tych wykopalisk to Schliemann sobie po prostu kupił, część tych obiektów. Tu sobie zmyślił, tam sobie coś dorobił, ogólnie kopał, nie patrząc na te poszczególne warstwy, dążył do jednego celu. No i zaczęła się dyskusja. Tezy jednak o prawdziwości, autentyczności tych masek wybronili i historycy, i archeologowie, i różni badacze z innych dyscyplin, bo te maski wszystkie zostały przebadane i potwierdzono ich autentyczność. To znaczy zmieniono troszeczkę datowanie, dzisiaj one datowane są na XVI wiek przed naszą erą.
No i okazało się, że raczej nie mogła być to maska Agamemnona, ponieważ wojna trojańska, jeśli miała miejsce jakieś powiedzmy 300 lat później. Z tego okresu mniej więcej 1200 pochodzą ślady Troi, które wskazują na zniszczenie przez człowieka, na jakąś wojnę. W związku z czym no, na pewno nie jest to maska Agamemnona, ale na pewno jest to autentyczna maska z czasów mykeńskich. Polecam Wam Herberta, Labirynt nad morzem. Fantastyczna i ponadczasowa książka, w której jeden z rozdziałów poświęcony jest Mykenom i nosi tytuł Złoto i krew. I dla mnie to jest w ogóle taka kwintesencja tej kultury. No a ja patrząc na tą maskę, to jest kolejna maska, którą znaleziono w Mykenach, myślę sobie, że w sumie to dobrze, że to nie jest maska Agamemnona, bo ten wspaniały wojowniczy Achaj, który powiódł Greków pod Troję, chyba nie mógł wyglądać jak plastuś, nie? Moi drodzy, wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień, uwaga, czego? Języka greckiego. Żadna tam pizza. Języka greckiego. Obchodziliśmy go czwarty raz. Został ustanowiony jako takie upamiętnienie języka greckiego i jego niezwykłego wkładu do nauki i kultury. No, wy tylko o pizzy właśnie widzę, a tu kultura, historia, filozofia, teologia, geografia. Moi drodzy, żeby upamiętnić ten dzień, bo wy się objadaliście pizzą i widzę, że nikt tu po prostu dnia języka greckiego nie celebrował, mam dla was zagadkę. Uwaga, przeczytajcie sobie ten tekst i znajdźcie w nim wyrazy, które pochodzą z języka greckiego. W muzeum w Pyziówce otwarto wystawę o sztuce katolickiej Flandrii w XVII wieku. Czekaliśmy na to dwie dekady. Ludzie walą drzwiami i oknami, artyści, studenci, politycy, mechanicy i hydraulicy, po prostu wszyscy. W kasie biletowej zapanował chaos, w 8 minucie brakło biletów, co za komedia. Goście wpadli w panikę, ale oto zjawił się pan Damian, przyleciał helikopterem, prawdziwy magik, wyczarował elektroniczne bilety. Oto triumf technologii. Czekam na wasze propozycje. Szukajcie wyrazów w języku greckim. Marysia, hydraulicy, komedia, panika, helikopter, bilet. O bilecie to mi nic nie wiadomo. No ale jakiś może biletos by się znalazł w archaicznej Grece. Bilet nie. Co drugi? Prawie, tak, prawie co drugi. No, Pyziówka. Czy nie brzmi po grecku? Politycy, tak. Polityki to jest polityka, od tego słowa polis, tak? Miasto, czyli polis, czyli polityka to są sprawy miasta w starożytnej Grece. Chaos, tak, chaos to do dzisiaj jest słowo, które funkcjonuje. Muzeum, brawo, słuchajcie, muzeum, muzeon, muzeon, tak? Czyli miejsce, gdzie siedzą muzy. Dekada, deka, 10 lat. Technologia, technis to jest sztuka, logia, logos, wiedza, tak? Helikopter, tak, chaos już był. Ja wam to jeszcze podpowiem. Katolicki. Katolikos to znaczy powszechny w języku greckim. Dentysta. Tak, dentysta też przyszedł na tą wystawę o Flandrii. Załapał się na bilet. Damian, brawo Monika, Damian też jest z Grecji. Tak, Damian jest z Grecji. Co tu jeszcze mamy? No mechanicy, mechani to jest narzędzie w języku greckim. Brakło biletów, co za komedia, oczywiście panika, Damian, helikopter, magik. Pamiętacie trzech magów? Magos, trzej królowie, trzech magów, magos, to jest też z języka greckiego. Wyczarował elektroniczne bilety. No moi drodzy, elektronika, już starożytni Grecy po prostu mieli elektronikę. Elektro w języku greckim to jest bursztyn, a bursztyn jak potrzemy, to powstaje taki mini prąd, nie? Jakieś herezje sieje o fizyce, ale właśnie od tego słowa elektro, bursztyn i jego właściwości pochodzi wszystko, co jest elektroniczne.
Artyści, no arty to chyba bardziej z łaciny, bo techni, wszystko co jest techni to Grecja. Brawo, słuchajcie, celebrowaliśmy Dzień Starożytnej Grecji, ruszamy dalej. Słuchajcie, fantastyczna maska, która naprawdę mnie urzekła i chciałam wam o niej opowiedzieć, chociaż nie do końca jest to maska taka grobowa, ale w grobowcu znaleziona. To jest hełm z Emesy. Emesa, dzisiejsze Homs, to jest miasto w Syrii i tam w roku 1936 budowano stadion. I na tym stadionie podczas budowy znaleziono całe mnóstwo grobów. Jeden z nich wyglądał na grób taki bardzo elitarny, bogato zdobiony, całe mnóstwo kosztowności, biżuterii, jakichś pięknych takich złotych plakiet z meduzami. I niedaleko tego grobu znaleziono właśnie tę maskę. Tak naprawdę znaleźli ją rabusie, bo oczywiście w 1936 roku możemy sobie wyobrazić na takich ala wykopaliskach, które powstały zupełnie przypadkowo, bo Homs od czasów starożytnych jest miastem zamieszkałym, w związku z czym nigdy w całości nie zostało przebadane. I tam właśnie znaleziono maski, słuchajcie, między innymi tą piękną maskę, która finalnie okazała się hełmem. Rabusie wynieśli ją, gdzieś tam sprzedali. Na szczęście udało się ją na targu takich staroci przechwycić przez lokalną policję. Przewieziono ją do muzeum w Londynie, gdzie została pięknie odrestaurowana i oddana do Syrii. Dzisiaj jest przechowywana w Muzeum Narodowym w Damaszku. Z tego co wiem, gdzieś tam ukryta w podziemiach ze względu na trwający tam konflikt zbrojny. Słuchajcie, to jest maska, która albo była prezentem przywiezionym przez Rzymianina i ofiarowana jakiemuś, nie wiem, syryjskiemu generałowi, albo wykonana, co jest bardziej prawdopodobnie, na terenie Syrii w pierwszym wieku naszej ery, mniej więcej w połowie tego wieku, przez jakiś lokalny warsztat na taką modłę rzymską. To jest tak naprawdę hełm, który bardzo typowy dla kawalerii rzymskiej. Kawalerowie rzymscy organizowali sobie takie zawody, hippica gimnazja, to były po prostu zawody jeździeckie, ubierali takie hełmy, no i te zawody były takim pokazem sił, pokazem walki, przede wszystkim manewrów, to było też ćwiczenie manewrów i oni używając oszczepów i włóczni, dwie drużyny między sobą walczyły, ubierali właśnie takie maski, które miały taki bardzo teatralny charakter. W ogóle te zawody hippica gimnazja organizowano przede wszystkim na tych terenach podbitych Cesarstwa Rzymskiego, więc te maski znaleziono w Syrii, gdzieś tam w Niderlandach, w Wielkiej Brytanii, w Rumunii, w Serbii, w Belgradzie samym znaleziono taką maskę. Zobaczcie, oczy mają takie trzy łezki, prawda? Te łezki to tak naprawdę miały zwiększyć pole widzenia wojownika, taki złoty otok, to jest ala wieniec laurowy, może tutaj nasunąć nam takie skojarzenia. Zobaczcie, jak ona wygląda z tyłu. Ona ma taki piękny tutaj zawinięty nakarczek, pięknie zdobiony. I dlatego wielu historyków uważa, czy badaczy, że on chyba nie był przeznaczony do tych zawodów. Jest po prostu za piękny, dość delikatny, bo tylko górę ma żelazną, a reszta to jest złoto i srebro, więc być może ktoś po prostu został pochowany z tym hełmem, trochę jak z taką pośmiertną maską. No bo zobaczcie, że te hełmy mają takie bardzo indywidualne cechy. Ja pokażę wam kolejny, to jest też w ogóle świetna historia. To jest też taki rzymski hełm kawaleryjski, bardzo nietypowy, znaleziony w Crosby Garrett. To jest Anglia, słuchajcie. To był 2010 rok, to w sumie 10 lat temu. Pewien młodzieniec, poszukiwacz skarbów z detektorem metalu, chodził sobie po polu swoim i sąsiada gdzieś tam jeszcze i znalazł taki oto hełm. Ponieważ znalazł go w 70 kawałkach, w związku z czym myślał o tym, że, no, że to jest jakiś element ozdoby wiktoriańskiej, ale po złożeniu okazało się, że jest to hełm. On został natychmiast jakby przechwycony przez dom aukcyjny Christie's, który oddał ten hełm do renowacji. Muzeum Brytyjskie i Tully House, to jest też takie muzeum, w którym znajduje się wystawa Roman Frontier, czyli ten rzymski limes w Wielkiej Brytanii, prezentuje spuściznę Rzymian w Wielkiej Brytanii.
Obie te instytucje poprosiły o przedłużenie okresu tej konserwacji, żeby można było dobrze zbadać to znalezisko, bo ten hełm jest bardzo niezwykły. Dlaczego? Zwróćcie uwagę na tą czapkę. No po prostu czapka frygijska z takim małym gryfem na samej górze. Bardzo unikatowa, bo spośród wszystkich hełmów, jakie znaleziono, tylko jeszcze jeden, znaleziony na terenie Rumunii, ma właśnie taką czapkę i takiego gryfa na górze. Niestety, no, ta konserwacja trwała 240 godzin w sumie. Udało się finalnie przebadać ten hełm i została ogłoszona aukcja, w której ten hełm miał być sprzedany. Muzeum Brytyjskie i Tully House poczyniły wszelkie starania, żeby czym prędzej zebrać pieniądze. Wartość tego hełmu wyceniono na 2 miliony funtów. I słuchajcie, no 2 miliony funtów udało się prawie uzbierać, 1 700 000, więc muzea były gotowe, żeby to wykupić. Niestety poszedł hełm za 2 300 i zakupił go jakiś prywatny kolekcjoner. W związku z czym dzisiaj znajduje się w prywatnych rękach, ale 4 razy był wypożyczony na wystawy, także można go było 4 razy obejrzeć. Słuchajcie, ten gryf towarzyszył bogini Nemezis w zaświatach. I w ogóle gryf to jest taki mitologiczny agent umarłych, agent zaświatów. No i cóż, być może też ten hełm, mimo tego, że był hełmem kawaleryjskim, był złożony do grobu albo z właścicielem hełmu, albo z kimś, kto ten hełm znalazł lub był w jego posiadaniu jakieś 100 lat później, bo niedaleko dziury, w którym go znaleziono, on był położony na kamieniach przykryty ziemią, jakby celowo widać było, że złożony był tam, znaleziono monety z IV wieku, więc może, powiedzmy, pochówek tego hełmu nastąpił jakieś 100 lat po wykonaniu tego pięknego dzieła. Tutaj pokazuję Wam kolejne przykłady tych hełmów rzymskich. Zwróćcie uwagę na to, że mimo tego, że to są hełmy, to tak naprawdę one mają bardzo indywidualne rysy. One faktycznie wyglądają jak takie, no, trochę trumienne albo pogrzebowe portrety. Zresztą te hełmy kawalerzyści zabierali często ze sobą. O ile żołnierz armii, legionista musiał oddać cały swój sprzęt armii, o tyle no, te hełmy były robione, tak powiedzmy, pod wymiar. One miały taki teatralny charakter. Bardzo często te zawody hipiczne, hipika gimnazja, to były bitwy. Amazonki kontra Grecy, Grecy kontra giganci, Grecy kontra Trojanie. I być może ta czapka frygijska, którą widzieliśmy, to właśnie miała reprezentować wojska trojańskie. A to już wybieramy się na inny kontynent. Niezwykła, elektryzująca maska jadeitowa. Kinicza Janaba Pakala. W skrócie Pakal. Tak najczęściej mówi się Kinicz Jabal Pakal albo po prostu Pakal. To był, słuchajcie, wódz Majów. Żył w VII wieku naszej ery. Został królem, kiedy miał 12 lat i generalnie zastał swój kraj w totalnym chaosie, znękany wojnami, zrujnowany. Natomiast miał niesamowity dar wynajdowania takiej głębi genealogii, powiązania z bogami. I przede wszystkim w sztuce i w budowlach, które wznosił w mieście Palenkę, to jest stolica właśnie za czasów Pakala, dowodził tej swojej jedności z bogami, tego, że on się wprost od tych bogów wywodzi. Ta maska zrobiona jest z jadeitu, zobaczcie te kolczyki, do tego taki cały naszyjnik, a znaleziona została w tej oto świątyni. To jest świątynia inskrypcji, jest błąd w napisie inskrypcja, przepraszam bardzo, ale to dużo czytam po angielsku i czasem coś mi się tam wtrąci. To jest, słuchajcie, świątynia, którą właśnie wzniósł ten władca. I co jest bardzo istotne, on wzniósł pałac, kilka świątyń, ale ta świątynia przez długi czas uchodziła za taką, no, zwykłą świątynię o charakterze religijnym. Znaleziono tam zresztą jedną z najdłuższych zachowanych inskrypcji Majów. Ale Alberto Ruiz w latach 50. udał się do tej świątyni. Ona była dość mała, ale on, ten archeolog, właśnie odkrył, że tak naprawdę coś jest nie tak z podłogą. Ona ma w ogóle jakieś otwory i okazało się, że podłoga była jedynie nałożona na grobowiec króla, w związku z czym po podniesieniu podłogi okazało się, że jest tam kolejna część, ogromna część świątyni z przepięknym grobowcem i właśnie tą niesamowitą maską. I ja Wam tutaj przeczytam, słuchajcie, reakcja Alberto Ruiza, bo ona w ogóle dużo mówi o tych odkryciach.
Z mrocznych cieni wyłoniła się wizja z bajki, fantastyczny, eteryczny widok z innego świata. Wydawało się, że to ogromna, magiczna grota wyrzeźbiona z lodu, której ściany błyszczały i błyszczały jak kryształki śniegu. To niczym z Indiana Jones, nie? Delikatne girlandy ze stalaktytów zwisały jak frędzle, a stalagmity na podłodze wyglądały jak krople z wielkiej świecy. W rzeczywistości wrażenie było takie, że wyglądało to jak opuszczona kaplica. Po ścianach maszerowały stiukowe postacie z płaskorzeźbami. Potem spojrzałem na podłogę. To było prawie w całości wypełnione wielką, rzeźbioną kamienną płytą w idealnym stanie. Że przepiękna maska z miasta Palenque. A tu znów skaczemy na inny kontynent. Jesteśmy tym razem w Azji. To jest bardzo ciekawy, nieduży zbiór masek rozsianych po całym świecie i generalnie bardzo dużo tych masek pojawiało się kilka, powiedzmy, nie wiem, 20-30 lat temu na różnych aukcjach. To są, słuchajcie, maski z kultury kitanów. Jeśli znacie rosyjski, to wiecie, że słowo kitajski oznacza chiński. I w ogóle Kitaj, to jest, czy Kataj, to jest stara nazwa Chin. Taka nazwa, którą posługiwano się też na przykład dawno temu w Europie. I ona właśnie pochodzi od tego ludu kitanów. To byli koczownicy, którym udało podbić się tereny Mongolii, Mandżurii, północnych Chin i tam założyli swoje państwo. Założyli w X wieku swoją dynastię, dokładnie w 906 roku, która przetrwała do 1125. I do tej pory prawdopodobnie chowali swoich zmarłych gdzieś na drzewach, gdzieś na stepach, tak jak to robiły ludy koczownicze. Natomiast być może pod wpływem Chin przejęli zwyczaj grzebania zmarłych w grobach. I właśnie jako taki swój wytwór, bardzo oryginalny jak na te tereny, wymyślili sobie te maski, nie wiem, czy je wymyślili, no na pewno tutaj też był wpływ jakiejś może innej kultury. W każdym razie tych masek zachowało się sporo, one są zwykle ze złota albo ze srebra, czasem z brązu i to też różnicuje różne warstwy społeczne, ale ja chciałam Wam zwrócić uwagę na tą maskę, zobaczcie na rysy tej kobiety, po prostu to jest przepiękny portret. Właściwie można powiedzieć, że jest taki bardzo współczesny, niezwykła rzeźba, po prostu niezwykła rzeźba. Te maski, kolejna męska, zobaczcie też takie bardzo indywidualne rysy, tu już nos jest inny i te usta takie bardziej pełne i zarys podbródka inny. I zwróćcie uwagę na ten mały obrazek, te maski nałożone były na ciała zmarłych. Dodatkowo te ciała zmarłych osłonięte były taką jakby siatką i my dzisiaj nie wiemy, czy to miało jakby utrzymywać te zwłoki w jakimś porządku, czy to był rodzaj stroju jakiegoś rytualnego, który tym zwłokom nakładano. Bardzo unikatowa rzecz. No i na koniec maska, która nie jest to prawda z grobowca, ale też wiąże się z pewnym rytuałem śmierci i z rytuałem śmierci tego przejścia na inny świat. To jest, słuchajcie, maska Tezcatlipoca. Zawsze muszę się dwa razy zastanowić, zanim to przeczytam. To jest, słuchajcie, bóg, tym razem aztecki, Mexica, bo oni tak, Aztekowie tak o sobie mówili. Jeden z czterech właściwie najważniejszych bogów mitologii azteckiej. To jest bóg o bardzo szerokim spektrum działania. To jest bóg ciemności, bóg północy, bóg wielkiej niedźwiedzicy, symbolizowany przez jaguara, bóg władców, bóg wojny, bóg walki. I on, jakby to imię, to jest tak naprawdę dymiące lustro. Tak? Albo świecący dym. To jest dosłowne tłumaczenie imienia tego boga, ale nazywano go właśnie dymiące lustro. I skąd lustro? Słuchajcie, lustra Aztekowie wyrabiali z obsydianu i obsydian był takim kamieniem bogów. W tych lustrach Tezcatlipoca mógł obejrzeć przeszłość i przyszłość. Mógł obejrzeć, co dzieje się pod ziemią, na ziemi oraz w niebie. W związku z czym zawsze przedstawiany jest właśnie z tymi lustrami. To, co widzicie, to jest maska, która zrobiona jest z ludzkich kości. Znaczy jest to ludzka maska, ludzka, przepraszam, czaszka,
na którą nałożono tą piękną mozaikę. Bardzo charakterystycznym przedstawieniem tego bóstwa są właśnie takie czarno-niebieskie pasy. Tu wykorzystano turkus, lignit, to jest jakby taka część składowa węgla brunatnego. Oczy są z spirytu żelaza i z muszli. Ta maska w środku, zobaczcie jak ona wygląda, ta maska w środku wyłożona jest skórą jelenia. Zresztą nos, jak widzicie, jest czerwony, też jest wyłożony muszlami z takich, ze specjalnego rodzaju ostryk, nie pamiętam nazwy, ale to są właśnie takie czerwone muszle. I wokół ma pasy, które najprawdopodobniej były w ogóle zdobione, malowane, bardzo długie paski skórzane też ze skóry jelenia, które służyły prawdopodobnie do tego, by je przytroczyć, czy by nosić tą maskę. Mogli ją nosić na przykład kapłani gdzieś tam przytroczoną albo tak przewieszoną przez ramię, bo tak też są czasem przedstawiani. I z tym bogiem związany jest pewien kult. Święto tego boga Tezcatlipoca obchodzono raz w roku, w maju. I przygotowując się do tych świąt, rok wcześniej wybierano młodzieńca, młodego chłopca, pięknego, wojownika, najlepiej wśród jeńców. Uczono go muzyki, uczono go dworskich manier i różnych dworskich rytuałów. I on tak sobie chodził po mieście, tu i tam, grał na flecie, był ogólnie uwielbiany. Natomiast żył w totalnej takiej, powiedzmy, ascezie. Myślę, że w celibacie, to byłoby dobre słowo. I po roku, jakieś kilka dni przed obchodami święta, spotykał się z czterema kobietami. One były przebrane za boginki. Były też po takim dłuższym okresie niewidzenia się z mężczyznami, też spędzały czas w odosobnieniu. No możemy sobie tylko wyobrazić, jak mogło wyglądać to spotkanie i co tam się działo. W każdym bądź razie ten okres odosobnienia symbolizował suszę, a to spotkanie okres płodności i nawrotu plonów. I po tym spotkaniu, już w dzień święta Boga Tezcatlipoca, prowadzono młodzieńca w towarzystwie 8 kapłanów. On wchodził po schodach świątyni, grał na flecie. Po drodze niszczył te flety, miażdżył je, a na szczycie świątyni rozpinano go na takiej kamiennej płycie, wyrywano mu serce, ciało znoszono po schodach, konsumowano. Tak właśnie wyglądał kult tego boga i z tym kultem i z tymi obrzędami związana jest ta bardzo, bardzo niezwykła maska. Trochę was przestraszyła mnie, nie wiem jakie sny będziecie mieć po tym. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień live o 22:00. W sobotę jeszcze wrzucę wam walentynkowy filmik.